Jorge Insunza, Mexikó versenyzőjének eredménye Fenton nyergében. Ideje 1 perc 10 másodperc, 7 hibapont levonása után lovaspontjának száma 291, 3 szám utáni összetett eredménye 811 pont. Next up within the arena. I witamy Państwa z konkurencji jazdy konnej 4. edycji Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym. Dzisiaj rozgrywa się finał mężczyzn. Jesteśmy w trakcie jazdy konnej. W finale występuje Sebastian Stasiak, reprezentant naszego klubu, w tej chwili w barwach Polski oczywiście. Będzie on jechał za około 3-4 przejazdy. W tej chwili widzimy przejazd Rosjanina Ilii Frołowa. Rosjanin miał małe problemy na drugiej przeszkodzie. Sebastian jest w tej chwili po dwóch konkurencjach w pływaniu z wynikiem 2.02 i szermierce na 18 pozycji, czyli w połowie stawki. Przed nim jeszcze trzy konkurencje: jazda konna oraz kombajn, czyli bieganie połączone ze strzelaniem. For Ilya Frolov, representing Russia, riding Elba, 44 jumping penalties, 36 time penalties for a pentathlon riding score of 219. Overall pentathlon points 744, putting him in 16th position. Ilya Frolov, Oroszország versenyzőjének eredménye Elba nyergében, ideje 1 perc 40 Następny pojedzie Czech, Ondra Poliwka, a następny przejazd będzie już Sebastiana. Sebastian jedzie w drugim przejeździe na tym samym koniu. Na koniu Sebastiana jechał wcześniej Niemiec, miał małe problemy, tam parę zrzutek, jednak Węgrzy jak zwykle bardzo dobrze przygotowali się do organizacji swoich zawodów. Wystawili bardzo dobre konie. Wczoraj chyba wszystkie dziewczyny ukończyły jazdę konną. Dzisiaj do tej pory jedynie jeden Francuz miał większe problemy. I został wyeliminowany z jazdy konnej za czterokrotne wyłamanie. Jednakże porównując z innymi pucharami świata, trzeba powiedzieć, że Węgrzy jak zwykle dobrze przygotowali arenę. W tej chwili widzimy Sebastiana, który niedługo będzie wjeżdżał na parkour. For Andrej Polivka, representing the Czech Republic, riding Dorica, 21 jumping penalties, 4 time penalties. Pentathlon ride score 275, overall pentathlon points 805, putting him in third position. Ondrej Polivka, cseh versenyző eredménye Dorica nyergében, ideje 1 perc 12 másodperc, 21 hibapont levonása után lovaspontjainak száma 275, 3 szám utáni összetett eredménye 805 pont. We've reached the halfway point of the riding competition. Next rider in the arena, representing Poland, Sebastian Stasiak, riding Chana. Sebastian krzyknął dzwonek, ponieważ może rozpocząć jazdę dopiero po
sygnale, które da główny sędzia konkurencji. Pierwsza przeszkoda triple bar na czysto. Niestety druga zrzutka. Najeżdżę na potrójny szereg. B, C. Najazd na 10. przeszkodę jest bardzo trudny, ponieważ trzeba pojechać z naborem. Bardzo dobrze to wykonał Sebastian. For Sebastian Staszek, representing Poland, riding Chanad, he had 14 jumping penalties, one time penalty. Pentathlon ride score 285. Overall pentathlon points 816, putting him in first position. Sebastian Staszek. Lengyel versenyző eredménye Csanád nyergében. Ideje 1 perc, 9 másodperc, 14 hibapont levonása után. Lovas pontjainya száma 285, 3 szám után összetett eredménye pedig 816 pont. Pályáról lovagol egy magyar versenyző, Tibolya Péter, cinkos nyergében. Sorry. Owacje węgierskich kibiców. Tak zareagowali na swój na czysty przejazd swojego zawodnika. Tutaj widzimy. For Peter Tavoya, no jumping penalties, no Majisze z trenerem Wucem oraz Jarka. Macha także trener Makaj. The next rider in the arena, representing the Czech Republic, the Olympic champion from the London Games, David Slobodan. Zapraszam do wywiadu niestety. Właśnie wstydzi kamery.